Smog nie jest zagrożeniem teoretycznym. Unijni eksperci szacują, że zanieczyszczone powietrze skraca nasze życie o 9 miesięcy i jest przyczyną przedwczesnej śmierci prawie 50 tysięcy Polaków. A na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 33 znajdują się w Polsce. Musimy to zmienić. Unia Europejska daje nam do tego narzędzia, jak normy jakości paliw dla urządzeń czy limity emisji. Jednym z nich pozwalającym w sposób oszczędny rozwijać ciepłownictwo jest dyrektywa o ograniczeniu emisji, której byłem sprawozdawcą w Parlamencie Europejskim. Czy odniesiemy sukces? To zależy od nas. Od rozwoju ciepłownictwa, wspierania czystych, indywidualnych technologii grzewczych, odpalenia czystym paliwem. Może w tym pomóc również program antysmogowy przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Wspólnie dla Polski, wspólnie z Europą.